Cześć, Szmoglonek Fotograficzny, program bez nazwy. Słuchajcie, dzisiaj chciałbym Wam pokazać plecak, plecak fotograficzny oczywiście, no jak to w naszym programie. Plecak od Manfrotto, Chicago 50, Chicago Medium, tak go możecie znaleźć w sklepach, czy po prostu w internecie, jeśli będziecie szukali jakichś jeszcze informacji o nim. Plecak jest, powiem szczerze, bardzo elegancki, fajnie wygląda. Na pierwszy rzut oka nie jest to plecak, nie widać, że jest to plecak fotograficzny, tak? Więc też nie rzuca się w oczy, jeśli gdzieś podróżujemy i nie do końca chcemy, żeby było to widoczne. Jest bardzo ładnie wykończony, ma różne takie chromowane i raczej metalowe, a nie plastikowe złączki i wykończenia, co też pokazuje, że raczej jest no nie z takich podstawowych plecaków, tylko trochę wyższej klasy. Plecak, jak to określa się, ma pojemności 18 litrów. No ale czasami to niewiele nam mówi, więc przyjrzyjmy się, jak jest skonstruowany i wtedy nam będziemy więcej wiedzieli, co może plecak pomieścić. No dobrze, to jedziemy od góry. Na górze ukryty jest suwak, pod którym mamy taką przestrzeń na jakieś własne rzeczy, ale jest tu też ukryty pokrowiec na różne akcesoria, które ze sobą wozimy, czy to karty pamięci, czy jakieś filtry, kabelki najróżniejsze, no to tutaj możemy sobie do tego pokrowca to schować. Mamy zorganizowane, nie pląta nam się, mi się zawsze kable plątają po plecaku, ale to inna sprawa. I możemy też tutaj włożyć jakieś różne rzeczy osobiste. Dobra, to mamy tak. Następnie mamy boczną kieszonkę, no jak wiecie, na wodę, czy na jakieś podręczne rzeczy, które po prostu tutaj chcemy mieć do nich łatwy dostęp, no a też nie martwimy się o to, że nam zginą. Jedna zapinana kieszonka taka, którą możemy włożyć, kiedyś bym powiedział, że na przykład mapę, jak zwiedzamy coś na rynku, kto używa map, przecież wszystko jest w internecie. Z drugiej strony też taka wyższa kieszonka, żeby można było coś wsunąć w nią. Z przodu mamy jeszcze schowany bardzo sprytnie pod takim paskiem materiału. O, tu wyciągam. Taki uchwyt na statyw, który możemy sobie z zewnątrz, prawda, statyw przymocować. Tu wkładamy, jak idziemy, no to wtedy mamy statyw przymocowany, jeśli go oczywiście zabieramy ze sobą. Jeśli nie, to żeby nam to nie dało, wsuwamy. Elegancko. I tego nie widać. Na co jeszcze zwróciłem uwagę przy tym plecaku, co jest dość ważne, to na dole jest on fajnie usztywniony. Ma takie sztywne paski, więc jak stawiamy go na ziemi, gdzieś na chodniku, na ulicy, na trawie, no to też bezpośrednio nie dotyka to całą powierzchnią ziemi, tylko no jest to troszkę odizolowane. Okej, dobra, zajrzyjmy teraz do komory głównej. A może nie, może jeszcze zobaczmy sobie z tyłu. Oczywiście z tyłu mamy, poza tym, że jest profilowane są plecy, czyli jeśli zakładamy ten plecak, no to jest nam wygodniej. Wygodne, dość miękkie szelki. No to mamy też pasek, uchwyt do tego, żeby założyć plecak na walizkę. Zresztą taką walizkę już pokazywałem Wam jakiś czas temu. Polecam sobie zobaczyć. Wyciągamy rączkę do góry, zakładamy i możemy z tym wygodnie jechać. Niekoniecznie musimy dźwigać plecak na plecach. Tu mamy jeszcze jedną kieszonkę na laptop plus jakieś tam drobne rzeczy,
taka w środku wewnętrzna wsuwana kieszonka. Producent podaje, że laptop 15-calowy, no ale to by trzeba było dokładnie mierzyć, bo teraz te laptopy mają różne wielkości. I jest jeszcze taka mała kieszonka. Tutaj ja mam schowany akurat pokrowiec przeciwdeszczowy. Natomiast no właśnie tu można schować portfel. Wtedy też ewentualnie, gdyby ktoś miał chciał wejść w posiadanie naszego portfela, no to ma utrudnione, no bo rzeczywiście schowany jest ten suwak tu z tyłu. No jak niesiemy plecak na plecach, no to trudno się tu dostać. No i oczywiście pokrowiec. Szybko i dość łatwo można założyć. Siach. Siach. No i proszę bardzo, mamy plecak zabezpieczony dodatkowo jeszcze przed jakimiś fatalnymi warunkami atmosferycznymi. Dobrze. Odłóżmy sobie ten pokrowiec na bok. No i zajrzyjmy do środka. Ta-dam! W środku mamy o, taką niedużą kieszeń. Tutaj też z takimi przegródkami, więc też wygodnie możemy różne rzeczy poumieszczać, zorganizować sobie, nie wiem, jakieś czytniki czy jakieś dodatkowe akcesoria, których potrzebujemy z tej strony. No i mamy oczywiście miejsce na nasz sprzęt fotograficzny. Jak widzicie, torba, znaczy właśnie, no, już się zdradziłem. Ale zobaczmy sobie ten wkład. Żeby go wyjąć, ja muszę otworzyć z jednej strony i z drugiej, co też mi się bardzo podoba, bo właśnie o, to zabezpiecza przed tym, że ten wkład wypadnie, prawda? Pyk. I mamy. I teraz cały wkład fotograficzny możemy sobie o, wyciągnąć. Zobaczcie, w plecaku on może być otwarty z obu stron, prawda? Ale możemy też po prostu z tego zrobić torbę fotograficzną, wyciągnąć z plecaka i mamy czy taką rączkę do noszenia, czy regulowany pasek na ramię, wieszamy sobie, no i możemy na spokojnie to zabrać. Plecak jest wielkości takiej, że mniej więcej mieści się do samolotu jako bagaż podręczny. No to też na to warto zwrócić uwagę. No i w momencie, kiedy mamy wypiętą tą torbę, ten wkład fotograficzny, no to mamy dużą przestrzeń do zapakowania różnych rzeczy. Z tej strony na kieszonce wewnętrznej, bo z tamtej pokazywałem Wam, że jest zamykana dodatkowa kieszonka, tu jest taka wsuwana. Tu producent nawet nam podpowiada, że można wsunąć jakiś gimbal i mieć go też w środku zabezpieczony. Dobrze, słuchajcie, żeby zobaczyć, co mniej więcej mieści się w tej torbie, no, plecak na razie kawałek na bok. Tu sobie odpinamy. Od razu w tym wkładzie fotograficznym mamy, to jest, no po prostu powiem, że jestem w tym zakochany. Te przegródki, które się tak łatwo formują, są bardzo wygodne do tego, żeby właśnie czy jakieś obiektywy, czy dodatkowe akcesoria, czy aparat jeden, albo jeśli mamy więcej. No i mamy regulowane bardzo łatwo przegródki, widzicie. O, wyciągamy i ciach. No dobrze, powiedzmy, że tak. Tu mam 70-200. Nikona, stary, w sensie lustrzankowy obiektyw. Ciach, zmieścił się. Tutaj mam 24-70, też całkiem spore szkło. Zmieścił się. Dajemy następną przegródkę i sobie go mamy. Tutaj mam lampę. To jest akurat SB5000. Pięknie się zmieściła. No dobrze, i co dalej?
No i powiedzmy, że... O, zabezpieczyłem sobie. Mogę to ułożyć szerzej. Tu ułożyć troszkę tak. I na przykład wkładam sobie, tutaj mam akurat Nikona Z6. Proszę bardzo. Jest. Ta przegródka niepotrzebna, ale żebym jej nie zgubił, to mogę albo ją włożyć do tej torby, no albo schować sobie do plecaka. Całość zapinamy. Zapnijmy plecak z jednej strony. I wkładamy to do środka. Proszę bardzo, pięknie się zmieściło. Plecak schowany. No dobrze, teraz możemy tak, żebym przez przypadek nie zgubił, nie wyciągnął, no to właśnie, zapinam. Nie dość, że mam tutaj zapięte, to jeszcze samą torbę mam w środku zapiętą. Ale przecież mogę tu odpiąć, bo przecież chcę mieć dostęp do aparatu cały czas. Rozpinam to, żeby mi się nie majtało. To tak zakładam. Tu z powrotem przypinam sobie i mam dostęp do aparatu. Nie wypadnie, bo jest dodatkowo zabezpieczone i też zamknięte. No dobrze, Chicago 50 albo Chicago Medium. Myślę, że warto polecić ten plecak. Ale mam do Was pytanie, w czym wolicie nosić sprzęt? W walizce, w torbie, czy właśnie w plecaku? Mam, jeśli podzielicie się z nami tą wiedzą, no to też będziemy wiedzieli, jakich materiałów od nas oczekujecie. Jeśli podobał Wam się ten materiał, no to zostawcie lajka, zostawcie subskrypcję oczywiście, żeby być na bieżąco ze wszystkimi materiałami na naszym kanale. No i oczywiście do zobaczenia w następnych odcinkach.